Cześć, manko, witam wszystkich widzów. To jest odcinek 140 dziennika z Minecraft sezonu drugiego i witam was Squido w tym pięknym odcineczku. Zaczynamy zabawę od wykopania całego lodowiska, które tutaj się znalazło. Znalazło się to tutaj za sprawą poprzedniego odcinka, do którego serdecznie was teraz odsyłam i zapraszam. Jeżeli ktokolwiek nie ogląda tego w serii, to w ostatnim odcinku to właśnie budowaliśmy i tak to właśnie epicko działa. I jak widać, nadal to działa, się nie psuje. Nie ma po prostu z tym żadnego problemu. Wystarczy, o, nawet to już się ładnie zasypało wszystko śniegiem. Co się miało zasypać śniegiem, to się zasypało i jest to, no, ładnie to wygląda. Największą po prostu największym zawodem jest tutaj ta fabryka śniegu, która to nie działa. No, urwijcie mi głowę, ale nie wiem, dlaczego ona nie działa. No, nie mam pojęcia, co jest tego powodem. Może po prostu bałwany przestały produkować śnieg, nie wiem, obraziły się czy coś. No to tak wygląda trochę. Szkoda, że ta skrzynia jest taka mała, bo jak widać, tutaj już brakuje mi miejsca na wrzucanie nowych itemków. A właśnie, abym trochę chciał tu jeszcze wrzucić, zrobić sobie trochę miejsca w ekwipunku. No, mamy tutaj niezły bałagan, tak bym to określił. Że niezły bałagan. Taki niezły. Niezły. Jest tutaj trochę lodu jeszcze, to zaraz sobie wypełnimy. Ale przyda się również... Teraz gdzie ja to wszystko dałem, nie? Przez to, że mam taki bałagan, to nie wiem, gdzie co mam. I to jest największy tutaj problem chyba. Tutaj to jest. Spoko. Wrzucimy sobie... O, kwarc tutaj można było wrzucić i będzie więcej bloków kwarcu. Ale chcemy też piaskowca mieć ze sobą i zrobić tą mozaikę. Ale też będziemy robić... oświetlenie dla sali lodowej, która tutaj jest, i zombiaki się tutaj bawią, bo nie ma światła, to się bawią. Siekierą też jakieś obrażenia dostają, prawda? No. Także spokojnie. Wow! A to niespodzianka, jakiś crafting mi wypadł. No dobra, no to musimy sobie powoli tutaj to rozbudować. Tak. Aby mieć oświetlenie tam na górze. Co to kolejny? No nie. Mało ich tutaj po prostu było. Strasznie mi się nie podoba, że tutaj zombiaki chodzą. Trzeba będzie w końcu to skończyć. W końcu to skończyć, dokończyć. No. Mamy puste baseny wszystkie. Będzie trzeba je też zalać wodą. Tutaj mi pisaliście, abym zrobił też jacuzzi. Tam, gdzie jest sauna. Także w tym miejscu jakoś musi to powstać i się pomieścić. Nie wiem, to jeszcze może powiększymy. Lodowisko też może jeszcze powiększymy. Na razie to są wszystko kwestie bardzo otwarte. I to podkreślę jeszcze raz. Bardzo otwarte. Bo co? No bo tak jest, że ich nie zamknąłem. To są otwarte. Dobra, nice. Mamy już jedno źródło światła.
Trochę tego wykopałem, ale nie chcę przedobrzyć. No, na razie jest ok, a później się i tak jeszcze to powiększy. Fajne jest to. Już wam pokazuję. Jak widzicie, się ślizgam. Może jakoś tam nieznacznie, ale zawsze. Że jest ten efekt po prostu lodowiska, nie wiem. Powinni w Minecrafcie zrobić łyżwy. No i jeżeli mnie tam ktoś z mulczanku ogląda, to dodajcie w końcu łyżwy do Minecrafta. Jak jeśli dodajecie niepotrzebne rzeczy typu andezyty, nie wiadomo co jeszcze, żeby utrudnić po prostu grę, to dodajcie pożyteczną przyczepę, będą łyżwy. No. Dobra. Teraz nadszedł czas, aby tutaj to trochę ogarnąć. Znowu tą strefę. Dlaczego ta strefa jest taka ważna? Dlatego, że tutaj będzie się znajdować i sauna, i jacuzzi, i nie wiem, jeszcze jakieś, nie wiem, natryski. Dobra, może nie, może przesadzam. No, ale będzie to taka strefa bardziej może relaksacyjna. Ja nie wiem, jak to określić. Ja buduję coś, na czym się nie znam. Powiem tak szczerze, że w życiu w takich aquaparkach, no to ile razy byłem? No może kilkanaście to maksimum. I tyle. Dlatego też, no cóż, i tak mi się skończyły te bloki. Wow, ale dużo tutaj zbudowałem, trzeba przyznać to, że dużo, a i tak chciałem to powiększyć jeszcze, nie? No to będzie to dużo większe. Po prostu. Także trzeba się przygotować na to, że to i tak jeszcze będzie większe. Zobaczymy, jak jest z kwarcem, bo piaskowca zawsze można więcej pozyskać. Natomiast kwarcu już nie za bardzo. Dlatego tutaj tylko ten surowiec z ograniczeniem, jakim tamkolwiek mógłby być, to on tylko jest. No, nawet dużo go jeszcze zostało. Także wydaje się spoko, ten projekt niezagrożony po prostu niczym. Na pewno jeszcze mamy go trochę. A z piaskowcem co? No, piaskowiec będzie można uzyskać poprzez złożenie piasku. No, to nie jest takie złe. Ale szukałem tak, kwarcu szukałem, on jest tu. Tutaj jest, nawet jeszcze go całkiem dużo jest, także nie ma tutaj powodów do obaw. Zaraz sobie go złożymy. Tak samo jak złożymy sobie też piasek. Raz, dwa, trzy i cztery. No i będzie też perfekto, dokładnie tak samo piaskowiec, widzicie? Jest tak. Pisaliście mi też, że jakiś rzeźbiony kwarc jest lepszy, nie? Jak się robi ten rzeźbiony kwarc? Aha, że jest to jakieś półpłytki z kwarcu. Gdzie ja mam półpłytki z kwarcu? Mam. Mam. No to sobie zobaczymy, jak to wygląda. Bo jak to mi pisaliście w komentarzach, to ja szanuję swoich widzów i postanowiłem. No nie wiem, jak się to robi. Aj, było. Tak jest. Jest to. Że podobno jest on ładniejszy i lepiej, żebym wszystko wymienił właśnie na ten. Już patrzymy sobie. No nie wiem. Ja nie jestem przekonany. W każdym razie zawsze to można wymienić. Moim zdaniem, chwilkę, wstawmy go tak gdzieś w środek, żeby było po prostu widać go. Aj. To zróbmy to tak, żeby go było widać, gdzie on tu jest. Tutaj on nie tu jest. No, moim zdaniem lepiej zostawić te zwykłe bloki kwarcu niż te rzeźbione. Ale to moim zdaniem, możecie się ze mną nie zgadzać.
Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeżeli będzie dużo głosów, aby jednak zmienić te bloki kwarcu, no to, to zmienię zdanie i tyle. Ja obiecałem, że skończę ten projekt już niedługo. I słowa co? Muszę dotrzymać. I się po prostu bardziej zorganizować. Na pewno przez weekend i dokończyć tutaj cały ten aquapark. No będzie skończony, no nie ma lipy. Ja jak coś po prostu sobie postanowię, to to zrobię. Wykonam i będzie zrobione. Będzie po prostu to zrobione i zorganizowane najlepiej jak tylko potrafię. Tak. Tutaj jakoś tak, nie wiem czy to jakoś specjalnie jeszcze mnie połączyć. Czym. Nie wiem, niczym chyba. Tak jest, tak będzie chyba najlepiej. Okej, i... I będziemy rozbudowywać się w tamtą stronę. Trochę się tego boję, bo tam się niby kończy góra i tak dalej, ale myślę, że jeszcze te kilkanaście bloków mamy takiej rezerwy, takiego zapasu, aby w tamtą stronę coś wybudować. Żeby się tam Marcin tylko nie rozleciał. Dlatego tego tylko trzeba pilnować i to bardzo. Dopiero minęło to 12 minut na tym filmie. Dlatego też nie ma najmniejszych powodów do zmartwień i można sobie spokojnie budować dalej. Dalej ten projekt. Jeśli zastanawiam, o której się to pomieści. Jakieś, nie wiem, jakieś małe jacuzzi i mała sauna, nawet. Nawet jakieś małe jacuzzi i mała sauna, nie? No jak to się tutaj to zmieści po prostu? Takie mam obawy w związku z tym. Czy tutaj w ogóle się uda nam to zmieścić, co jest zaplanowane. Bo mam takie uzasadnione podejrzenia, że jednak to, co jest tutaj zaplanowane, to się to nie uda tutaj zmieścić. Nie wiem, że mógłbym jeszcze w tą stronę grubo polecić, ale tam są konie i nie chcę też tam za bardzo iść w tamtą stronę. Chociaż troszeczkę jeszcze można by spróbować, ale to tak delikatnie. Czyli nie wiem. Bo jak widzicie, słychać już tutaj stąd konie i nie chciałbym tam ich naruszać, ich spokoju i w ogóle. Bo one nie są wcale tak daleko. Bo może dwa bloki dalej. Znaczy wyżej. Dlatego też trzeba wszystkie tutaj operacje po prostu delikatnie przeprowadzać, aby nie naruszyć tego ekosystemu, jaki tutaj stworzyłem. Najgorszy jest ten fakt, że i tak później będę musiał niszczyć te wszystkie ściany, aby je z czegoś zrobić, z jakiegoś tam bloku. Więc to jest trochę takie niepocieszające. Ale no trudno, tak wybrałem. No i to będę musiał zrobić. I to nie tak dużo czasu mi na to zostało.
Dobra, myślę, że jest okej. Tutaj nawet zaszalałem. Tak mi się coś wydaje. Ale teraz to lepiej wygląda, nie jest to takie kwadratowe jak wcześniej było. Jest bardziej taka bryła, bardziej po prostu tak to jest ukształtowane elegancko. Teraz się może zmieści sauna z jacuzzi i zobaczymy. To będziemy robić w osobnym filmie, w osobnym odcinku. I saunę i jacuzzi. Dzisiaj powiedzmy, że robiłem lodowisko, bo robiłem. Robiłem też milion innych rzeczy, jak widać. No, ale tego po prostu wymaga. No nieźle, nieźle jest, naprawdę jest elegancko. Nic tu chyba więcej zmieniać nie będę. Ponieważ nie ma takich powodów, jest pięknie. Tak to sobie zróbmy. Dobra, więcej nie będę ulepszać żadnego, więcej bloku tutaj nie stawiam. Jest to wszystko dopracowane bardzo dobrze i nie wymaga po prostu żadnych już ulepszenia, ani korekt, ani nic z tych właśnie rzeczy. Także to jest na tyle. I teraz budowa sauny, budowa jacuzzi w tym właśnie miejscu, w tych właśnie posiadłościach moich. Trzeba przyznać, że to dziwnie wygląda z niektórych perspektyw. Gdyby tak, jeszcze tutaj już coś takiego. Dobra, niech już to tak zostanie. I tak muszę tutaj podwyższyć sufit, bo ja to robiłem. Bez tej podłogi, prawda? I podłoga tutaj zabrała jeden klocek to jest dość dużo. Jak się na przykład idzie pod takim sufitem, nie? No to jest mało. To już jest nieźle. I gdzieś taki poziom. Tu jest jeszcze jeden poziom, można więcej wykopać, prawda? Można właśnie, jak pokazałem wam. Ale chyba aż tak hardkorowo to sobie nie pójdziemy. Polecimy gdzieś tyle. Dobra, nie tyle. Tyle, ile wcześniej. Także przynajmniej ze dwa poziomy w górę tutaj się podniesie. No to jest dość dużo. Jest lodowisko, więcej lodu muszę wykopać, także ja sobie idę tam kopać lód, który się na pewno już zrobił do tego czasu, kiedy ten odcinek trwa. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć.